nowe PlayStation, czy może raczej PlayStation nowej generacji. Jakby nie nazywać nadchodzącej konsoli od Sony, to bez wątpienia budzi ona ogromne emocje wśród fanów i wszystkich entuzjastów technologii. Jednak czy wiedzieliście, że już teraz pojawiają się informacje o nowej wersji gogli VR oraz ogromnej zapowiedzi już za kilka dni? Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam do oglądania do samego końca. Ja jestem Szakal i witam Was na kanale Technostrefa. Oglądajcie dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek powstał dzięki Wondershare Hi PDF. To edytor PDF online, który oferuje wiele funkcji jak edycja, podpisywanie, konwertowanie czy zabezpieczanie plików PDF. Program działa zarówno na Windowsie, jak i macOS. Aktualnie trwa specjalna promocja, dzięki której licencję możecie nabyć 38% taniej. Zobaczcie sami, jak działa Wondershare Hi PDF, klikając w link pod filmem. Zanim zaczniemy, pragnę Cię serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić innych naszych filmów oraz do zostawienia zasięgowej łapki w górę oraz komentarza pod filmem, bo YouTube strasznie ostatnio tnie zasięgi w czasach wiadomych, w związku z czym możesz tak docenić naszą pracę i nam pomóc. I w ogóle ostatnio nagraliśmy mega fajny odcinek, gdzie graliśmy w technologiczne 5 sekund i sprawdzaliśmy, kto z nas lepiej zna technologię. Więcej wie o technologii, więc możecie również sprawdzić ten odcinek tutaj w karcie. A teraz przechodzimy już do PlayStation 5. Najpierw musimy sobie raz na zawsze wyjaśnić kwestię teraflopów, które pojawiają się praktycznie w każdej wzmiance dotyczącej next genów, czyli konsoli nowej generacji. Jest to nic innego jak teoretyczna, podkreślam, teoretyczna miara wydajności danego sprzętu. Dzięki temu można z grubsza określić, jaki jest wzrost wydajności względem poprzedniej generacji. W tym przypadku generacji konsol, ale dotyczy się to także na przykład kart graficznych. Jednak zastanawialiście się kiedykolwiek, czy te numerki dla Was jako konsumentów w ogóle cokolwiek znaczą? Właściwie nic nie znaczą, ponieważ nie jest to miara uniwersalna i wiele zależy od optymalizacji gier na daną platformę. Także tak naprawdę tymi numerkami się nie ma co za bardzo przejmować. Sony w trakcie pamiętnej i feralnej konferencji dla deweloperów przedstawiło specyfikację swojej konsoli. Pojawiło się tam wiele szczegółów dotyczących m.in. wstecznej kompatybilności, jaka ma pojawić się właśnie na tej konsoli, czy ogólnie sposobu działania samej konsoli. Tym, co jednak robi prawdziwe wrażenie, nie jest jej teoretyczna moc obliczeniowa, a dysk, jaki się właśnie w tej konsoli ma znaleźć. Jest to bowiem specjalnie zmodyfikowany na potrzeby Sony ultraszybki dysk SSD, który będzie mógł przesyłać dane z prędkością nawet 9 gigabajtów na sekundę. To naprawdę sporo, bo jeżeli zestawić ten rezultat z obecnie najszybszymi dyskami SSD dostępnymi dla komputerów PC klasy konsumenckiej, to okaże się, że mają dwa razy niższą przepustowość niż ten, jaki znajdzie się w konsoli Sony. Dodatkowo pojawiły się informacje, że pamięć konsoli będzie można powiększyć za pomocą specjalnych dysków NVMe. Dlaczego to takie ważne, zapytacie? Największym ograniczeniem obecnej konsoli były właśnie standardowe dyski talerzowe, które nie radziły sobie z wczytywaniem ogromnych światów, jak te chociażby z Red Dead Redemption 2, Spidermana czy Days Gone. Loading potrafił trwać nawet minutę albo i dłużej, co skutecznie potrafiło po prostu zepsuć fan z rozrywki. Teraz kilka bardziej pozytywnych faktów, bowiem od momentu konferencji dla deweloperów ci bardzo chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z używania i pracy z nową konsolą od Sony. Chwalony jest właśnie m.in. super szybki dysk, który z pewnością ułatwia po prostu granie na konsoli i pracę deweloperom, a co ciekawe, także tutaj będzie trzeba zwrócić uwagę na sposób implementacji ray tracingu, o którym też robiliśmy materiał na naszym kanale. Jest to jedna z większych obietnic Sony co do nowej generacji. Z kolei Microsoft demo tej technologii już zaprezentował i wyglądało, powiedzmy, nie tak spektakularnie, jak oczekiwano. Niemniej jednak wciąż czekamy na ruch Sony i pierwsze demo pokazujące właśnie tę technologię w działaniu. To może pojawić się szybciej niż myślimy, bo już na początku maja Sony ma poprowadzić oficjalną konferencję prasową i to nie taką kierowaną do deweloperów, ale właśnie dla nas, dla Was, czyli dla graczy. Na koniec to, co pewnie czekaliście na te informacje, bo była na miniaturce, czyli kilka słów o akcesoriach. Zapewne wszyscy z Was słyszeli i widzieli koncepty kontrolera, nowego kontrolera do PS5. Dokładnie tego, który w ciągu pierwszych kilku godzin od tego, kiedy wypłynął, został przerobiony na niezliczoną ilość razy w różnorakie motywy prezentujące gry czy memy.
Sony przy okazji jego prezentacji pochwaliło się m.in. zupełnie nowymi spustami, które mają zapewnić doznania haptyczne, a zatem będzie na pewno ciekawie. Co to właściwie oznacza? Będą one po prostu symulować opór, czy to pedału gazu, hamulca, czy też naciągnięcie cięciwy łuku, albo opór spustu broni po prostu. Wśród innych nowości nie zabrakło gniazda do ładowania, ale w końcu jest to oczywiście USB-C, czyli mamy standaryzację, tak jak w smartfonach. W sieci nie brakuje też domysłów i patentów na temat nowej wersji gogli wirtualnej rzeczywistości, czyli PSVR 2.0. W ciągu ostatnich tygodni zauważono patenty dotyczące zupełnie nowych kontrolerów ruchowych, które oprócz tego, że nie będą już miały świecących kul na końcach, to będą dodatkowo analizować pozycję waszych paluszków. A do tego same gogle będą oferować super fajną technologię, a mianowicie tracking inside out. Wszystko dzięki kamerom, które będą zamontowane w samych goglach. I to by było już na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowym PS5, czy podoba Wam się nowy pad i jakie oczekiwania wzbudzacie wobec tego, czy w ogóle planujecie kupić PS5 i wymienić swoją starą konsolę. Starą, niekoniecznie starą, może niedawno kupiliście PS4. Też czekam na Wasze komentarze pod tym filmem, a tymczasem oczywiście zapraszam Was do zostawienia łapki w górę, jeżeli ten materiał Wam się podobał, i do wpadnięcia do naszego Instagrama, Instagram Technostrefa. Tam niedawno robiliśmy konkurs na deskę Kawasaki, a już niedługo kolejne konkursy, także nie zapomnijcie obserwować naszego Instagrama, żeby nie przegapić właśnie konkursów na super nagrody. Wpadnijcie także na naszą stronę technostrefa.com. Tam m.in. informacje o PS5 pojawiły się dużo wcześniej niż tutaj u nas na kanale i czasami są też dodatkowe materiały, które po prostu na kanale się nie pojawiają, także warto zaobserwować również naszą stronę technostrefa.com. Tymczasem żegnam się z Wami, dzięki za uwagę. Mówił do Was Szakal, do zobaczenia, do usłyszenia, subskrybujcie kanał Technostrefa. Po więcej, trzymajcie się, pa, pa!